Ja. Ale przyzna! Dobra, okej. Czujecie to? Czujecie to? Czujecie to? To jest naprawdę. Aha, muzyka. 2, 4, 7, aha. Sensor kod, pozy cusy. Sprawdźcie to. Jedziecie ze mną i znacie to. Tak? Moje szczęście to luz. Tylko spokojnie, ja właśnie tu mam swoją Kalifornię. Mam to, co chcę, Boże. To jest. Była tak zwana druga fala G-Funku, kiedy Dr. Dre wydał płytę 2001. Myślę, że wiele ludzi, też młodszych, mogło się wtedy zetknąć z G-Funkiem, z bitami, które po prostu rozniosły wtedy rynek. Pokazały, że Dr. Dre może wrócić w każdej chwili i po prostu zmiażdżyć swoim brzmieniem wszystkich Swiss Beatsów czy innych śmieciarzy. I może oni wtedy tym nasiąkli, bo wiemy też, że mamy młodych fanów i wiem, że nie podchodzą do mnie sami ludzie 24-25-letni z wózkami, z dziećmi i tak dalej, tylko też zdarzają się młode osobowości, które odnajdują się w tym stylu, no. Tak, dlatego że pamiętaj, że to nie tylko to brzmienie, ale G-Funk też w naszym wykonaniu to jest wciąż zero jakiś ciemno. Stasiak jeździł Skodą, to z dumą opowiadał o tym, że jeździł Skodą, no i tym samochodem mógł na przykład robić mnóstwo niesamowitych rzeczy na drodze, których nikt droższym samochodem by się nie odważył zrobić, więc też to miało wszystko plusy. Całe nasze życie i nasza płyta to jest jedna i wspaniała prawda, nie ma jakiegoś tabu. I myślę, że to ludzi jara na przykład, nawet jeżeli nie do końca kumają G-Funku. Nie jestem zorientowany w scenie katowickiej, dlatego że wychodzę z założenia, że jeżeli w ogóle chodzi o podziemie, to jest tak, że jeżeli ktoś wychodzi, to rozpierdala i ja o nim wiem, bo nie sposób jest nie wiedzieć o kimś, kiedy jest zajebisty, tak jak było z Reno. Że ja mogłem nie mieć internetu, mogłem nie sprawdzać maila przez 3 tygodnie, ale w końcu przyszedł do mnie tam Stasiak, PZ i jeszcze parę innych kompetentnych osób. Powiedzieli, słuchaj, no to jest typ, który po prostu pozamiatał, no nie? Więc jeżeli się pokaże ktoś taki bez względu na to, czy będzie ze Śląska, czy będzie z Lublina, czy będzie z Poznania, to naprawdę na pewno o tym usłyszę, no. Tak to działało za moich czasów. Może było mniej artystów, nie wiem. Było mniej? Nie wiem. Ale jeżeli chodzi o scenę katowicką, to... Przepraszam, telefon tutaj niechcąc się włączył. Jeżeli chodzi o scenę katowicką, no to jest jedna taka opcja, o której nie powiedziałeś, mianowicie naszym wspólnym zdaniem mega jakby niedoceniona płyta, która jakby za bardzo nie ujrzała, jakby nie wyszło, jakby ludzie nie oddali tyle szacunku, ile powinni, nie została tak rozgłośniona, jak powinna, czyli płyta Hustu, bo to był mega album. No i jeszcze jest jedna osoba, czyli wielki zaginiony, czyli Jajonasz. To w ogóle nie wiadomo, co się stało, on, ja nie wiem, w ogóle, to jest szaleństwo. Ale przyzna! Te wszystkie tutaj trunki. To dopiero pierwsza połówka dzisiejszej nocy tak naprawdę, bo już mamy wieczór łamany na noc. Jesteśmy po bardzo solidnych dwóch konkretnych mięsnych posiłkach. Łukaszowi nie smakowało, ale ja uważam, że nie ma co narzekać. I dopiero teraz rozpoczynamy rozgrywkę, także nie jest tak, że jest godzina na przykład 19:10, a my jesteśmy napierdoleni, tylko jest godzina przed 22, a my jesteśmy w świetnej formie. Są jakby, jeździ się po różnych miastach na koncerty i są wszędzie jakieś przysmaki, nie? Jakby, pamiętam, że zawsze do Wrocławia się jeździło, czyli jadło knysze tam na dworcu i w ogóle, to taki kebab, tylko w takim troszeczkę innym bułku. Jakby, jak się jeździ do Rzeszowa, zaczyna się pomyłka. Mianowicie do zapiekanek dają kukurydzę. Nie kumam tego. Kukurydza jest dobra do sałatek i tam niech zostanie. Nie kładźmy jej na zapiekanki. Nie kładźmy też tam szczypiorku, bo oni też to robią. Mianowicie tutaj, czyli w Chorzowie, zetknąłem się z pizzą z bigosem. Nie chciałem się z tym zetknąć. Nie chciałem się zetknąć z tą pizzą i niestety jestem niedojedzony, no. Ostatnio bardzo mało jem, a i tak jestem niedojedzony. I to jest takie ostatnie słowo ode mnie. Dobra,
Przepraszam, bo przepraszam was wszystkich, ale tak właśnie poczułem dopiero wagę tego, że czasami ludzie jak mają do okazji powiedzieć coś na przykład w Szymonie Majewskim przez 10 sekund, to pozdrawiają mamę i dziadka. Uważam, że jest to najgorsze możliwe wykorzystanie 3-milionowej czy 4-milionowej publiczności. A zatem chciałem wam powiedzieć coś, korzystając właśnie z tej chwili, żebyście pamiętali za każdym razem, kiedy klikacie w jakąś durną stronę, albo idziecie na durny film, albo kupujecie złą płytę, to wspieracie cały po prostu nurt w Polsce upadku kultury. Pamiętajcie o tym, jak wysyłacie SMS-a do jakiegoś chujowego programu, typu gwiazdy, tańczą, śpiewają, czy cokolwiek oni tam kurwa nie robią. Wspieracie to gówno. Tak samo jak jest z chodzeniem na komedie romantyczne. Niby wszyscy tutaj, kurde, jesteśmy kumatymi ludźmi, mamy dobry gust, a czasem moi znajomi zaskakują mnie i 14 kurwa lutego wypierdalają 25 zł na jakąś durną komedię romantyczną z aktorami, których nikt kurwa nigdy nie widział, którzy nie umieją grać, scenariusz kurwa pisała Łebkowska kurwa po 10 kurwa drinkach takich, że ja już bym padł i kurwa znowu wymyślała fikcyjne postacie. I wszyscy ci ludzie myślą, że to nie ma żadnego znaczenia. Oni sobie poszli raz, ale w ogóle to nie ma świetny gust, luzik w ogóle, wiesz, Woody Allen kurwa non stop, nie? I 2-4-7. A prawda jest taka, że w tym roku było kurwa 15 komedii romantycznych, w zeszłym było 10, a za rok kurwa będzie 30, ponieważ tylko te filmy są opłacalne. Także pamiętajcie ludzie, że za każdym razem, kiedy kupujecie czasopismo, książkę, wysyłacie SMS-a, wchodzicie na durne kurwa strony internetowe z durnymi plotkami, to wspieracie po prostu cały syf, jakim jest show biznes i kultura w Polsce w ogóle. Także to było takie moje przesłanie na koniec. Nie wiem, czy zmieściłbym się w 10 sekundach u Szymona, ale i tak bym tam nie poszedł. I teraz przed wami DJ Hoopson. No pozdrów swoich panów, wygrasz dla imprezy dla ludzi w całej Polsce, kurwa. A kogo ja mam pozdrowić? Ja nie mam nikogo pozdrowić. Swoją babę pozdrów, kobietę. A. Pozdrawiam moją kochaną kobietę, Agatę, która siedzi i czeka na mnie w domu. Okay.